Burmistrza gminy Piszczac Kamila Kożuchowskiego, pana Pawła Stefaniuka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatowej, pana Piotra Kurowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Piszczacu oraz pana Jacka Szczepaniaka, przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piszczacu. Po raz czwarty, jak byśmy w kuluarach rozmawiali, piknik rodzinny. Skąd pomysł, skąd ta tradycja, co w tym roku? Pomysł, ja wiem skąd sam przyszedł. Inni robili, to i my zrobiliśmy. No, kadencja przede mną sołtys zorganizował już coś takiego. No i... Przyszedł COVID chwilę, żeście zastopowali i teraz powrót do tych tradycji. Tak. Podziękowania śle dla dziewczyn z KGW Kościeniewicze, chłopaków z OSP Kościeniewicze. Szczególne podziękowania dla pana Jarka Sęczyka, który jest takim naszym złota rączka, o tak powiem. Co trzeba, to pomoże. I chciałbym podziękować sponsorom. Główny sponsor, Tris Eko Radosław i Judyta Pawłukiewicz. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak jest. I dla pani dyrektor, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu. Pani Karolina Zaręba. Natomiast obecni są pan burmistrz, widziałem. Tak, pan... wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Pan burmistrz, pan Kamil Kożuchowski. Tak, pan Paweł Stefaniuk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kurowski, pani dyrektor Karolina Zaręba. Tak jest. I przewodniczący Jacek Szczepaniak. Karolina Brodzik-Zaręba, Jacek Szczepaniak.